Dzisiaj jestem znowu na Słowacji. Przejeżdżam przez wieś Chrustin w kierunku Morawskiego Podzamczoka. Kierunek Dolny Kubin. Kiedyś właśnie chciałem Wam pokazać, że możemy spotkać straszne, kręte drogi w tym kierunku i bardzo ostre zakręty. A jakie zakręty, to można zaraz zobaczyć. Na każdym zakręcie prawie jakiś tam był wypadek przez ileś tam lat wstecz. Tu na zakręcie podobno motocyklista wyskoczył z drogi. O, tu jest w tej chwili krzyż, zobaczcie. Jest tak niebezpiecznie, że naprawdę trzeba bardzo uważać. Co najważniejsze, jak się wchodzi w zakręt, tak znosi samochód na bok, nie wiem dlaczego, pomimo że się jedzie 20-30 km. Tu jest 40 ograniczenie, ale proszę zobaczyć, jaki ostry zakręt. Ten zakręt nazwałem Tadeusza. Dlaczego Tadeusza? Kiedyś my jechali 5 lat temu na Węgry i chłopak się nie spodziewał, że taki ostry zakręt i na drugą stronę przejechał drogi. Całe szczęście, że nic nie jechało sprzeciwka. To znowu zakręt niebezpieczny. Że nic nie jechało sprzeciwka, ponieważ mogło być naprawdę źle. Trochę się dziwię, że tą drogą jadą samochody ciężarowe. Dopuszczalna powinna być zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 7 ton na przykład, a tu jeżdżą samochody ciężarowe i autobus. Człowiek jedzie na przykład busem, to tam silnik ma 100 parę koni, a tu za mną jechał tir. Moc silnika miał taką dużą, że tam na górce musiałem zjechać, go przepuścić, bo faktycznie mi jechał na dupie. Także proszę uważać, bo naprawdę tu jest niebezpiecznie. Mało tego, można się napotkać na policji. Tu policja jeździ naprawdę na cywilnych numerach. Także możemy się nie spodziewać, jak zapłacimy dużą pokutę.
Rawski pod Zamczem. Widzicie? Nie wiem, czy dobrze widać, bo akurat pod słońce jadę. Słynny zamek w Orawie.